Andrzej, no nie wiem co powiedzieć, no wszystkie marzenia naraz, sposób w jaki wygrałeś tą walkę, fakt, że Chavez poprosił o to, żeby zatrzymać tą walkę, pięściarz, który nigdy nie był, no nie wiem od czego zacząć, no tych komplementów. I momentów było wiele. I momentów było wiele, ale powiedz jak to wyglądało od ringu, bo to my widzieliśmy spoza, siedząc tutaj i oglądając telewizję, jak to wyglądało z twojego punktu widzenia? Od pierwszej rundy, kiedy jakoś, no już zdarzyliśmy się w tej pierwszej rundzie, poczułem jego ciosy, on poczuł moje, już wiedziałem od tego momentu, że jestem silniejszy fizycznie, że jestem mocniejszy i że wygram tą walkę. Może miałem leciutki kryzys w piątej lub czwartej rundzie, ale to był taki tylko delikatny kryzys, musiałem złapać drugi oddech i już praktycznie od piątej, szóstej rundy czułem się bardzo dobrze. Sędzia moim zdaniem mnie niepotrzebnie odjął mi te punkty za ściąganie, bo nawet był po prostu na tyle słaby, że kładę na niego ręką, sam zjeżdżał na dół. No fajnie, że wygrałem, czuję się świetnie. Wszyscy tutaj dopisali, Deal Gang, który reprezentuję, który chłopaki mnie sponsorują. Oczywiście Bilon i Żary, którzy i Kaczy, którzy przyjechali na moją walkę, wyprowadzali mnie. Dziękuję wszystkim. Dziękuję mojej drużynie, mojemu teamowi, moim rodzicom, mojej dziewczynie i moim wszystkim braciom, tobie Przemek i wszystkim tym, którzy ze mną byli i mi pomagali. Andrzeju, dwa cytaty. Dan Rafael w e-mailu dosłownie kilka minut temu. Nowa gwiazda boksu. Gennady Golovkin, który oglądał ciebie tutaj na ringu. Cieszę się, że ktoś taki jest moim przyjacielem. Co dla ciebie znaczą słowa ludzi, którzy albo znają się na boksie jako dziennikarze, przyszedł Marek, albo są pięściarzami, którzy bardzo wiele osiągnęli. Fajnie, że Golovkin, że ludzie, którzy dużo osiągnęli w boksie, którzy znają się na tym, tak, mówią pochlebne słowa na mnie. Cieszę się, że wygrałem. Spędzałem z Gennadym parę obozów w Big Bear. Jest to świetny facet. Normalny przede wszystkim, można z nim porozmawiać na każdy temat. Oczywiście świetny i silny fighter. Fajnie, że... Był z siebie dumny. Powiedział, że jest takimi, dumny. Takimi ludźmi można się otaczać. Naprawdę jestem zadowolony z pasu w WBC. Teraz trzeba odpocząć, zabrać się za nowe treningi, bo na pewno jeszcze parę rzeczy trzeba poprawić. Ostatnie pytanie, bo tutaj jesteśmy szarpani na konferencję prasową, nie tylko my chcemy z tobą porozmawiać. 26 lat. Przed chwilą mówiliśmy poza kamerą, że to była twoja najlepsza walka w życiu. Dlaczego była najlepszą walką w życiu? Dokładnie 27, ale odmówiłeś mnie trochę. Po pierwsze, może nie robiłem aż tak ciężkiego obozu jak zwykle. Nie byłem tym obozem zmęczony. Bardzo pomógł mi Jack z Houston, który naprawdę trenuje Jackinsa, który trenował wyśmienitych bokserów wcześniej. On naprawdę też mnie przygotował świetnie do tej walki. Pokazał nam nowe treningi, w jaki sposób można inaczej trenować i to na pewno też mi pomogło w uzyskaniu tej formy. Także teraz tylko poprawiać i boksować coraz lepiej. Ostatnie pytanie, bo już to było przedostatnie. Wiedziałeś, że to będzie noko po tych dwóch ciosach? Wiedziałeś, że nie stanie? Znaczy po tym lewym sierpie już widziałem, jak się zachwiał i poleciał do tyłu, wiedziałem, że już będzie leżał. Później już wiedziałem, że mogę go skończyć, był strasznie rozbity, widziałem w jego oczach, że mogę go skończyć. Dobrze, że nie wyszedł na następnej rundy, bo prawdopodobnie ciężko bym go zakautował. Andrzej Fonfara, nowa gwiazda światowego boksu. Gratulacje. Mały chłopak przede wszystkim.